10 najlepszych psów myśliwskich. Po pierwsze, jest kilka rodzajów psów myśliwskich, o tym będzie odrębny materiał. Mają one spełniać różne funkcje. Kolejna rzecz to to, że pies, który jest doskonałym pomocnikiem myśliwego, najczęściej potrafi również być świetnym psem rodzinnym, psem do towarzystwa i większość dzisiaj wymienianych psów właśnie w takiej roli się doskonale sprawdza. Wręcz można powiedzieć, że ta praca jako pomocnik myśliwego jest coraz rzadsza. Są to głównie psy, które możemy spotkać jako psy do towarzystwa i psy rodzinne. Ale od początku. Pierwszym psem jest Labrador Retriever. Tak, ten pies, który jest uważany za jednego z najlepszych psów rodzinnych, psów do towarzystwa oraz psów pracujących, wywodzi się właśnie z roli psa myśliwskiego. Pies bardzo wszechstronny, pies, który poza stróżowaniem, na które jest zbyt łagodny, potrafi spełniać właściwie wszystkie psie funkcje, w tym bycia doskonałym psem aportującym. Bardzo wesoły, przyjacielski, no niezbyt dobrze znoszący samotność, lubiące ruch, poza byciem aporterem można je wykorzystywać jako posokowce, czyli do tropienia, jako płochacze. Tutaj zapraszam na materiały o tym psie, ponieważ ich jest sporo. To jednak jeden z tych najpopularniejszych psich towarzyszy, jaki się wybiera. Labrador jest również, co wiele osób właśnie zaskakuje, również doskonałym psem myśliwskim. Może troszkę o wielkości, 55-62 cm wysokości i od 25 do 36 kg wagi. Kolejnym psem jest Ogar Polski. Pies, który dopóki tego nie chcemy, ma bardzo mocno uśpiony instynkt łowiecki. Psy przyjacielskie, inteligentne, pies potrafiący być doskonałym towarzyszem rodziny. Fajnie się układa im z dziećmi, lubią być blisko nas, może być stróżem, bardzo oddany, posłuszny. Jedne z najfajniejszych psów, jakie są. Poza tym, że może być to pies gończy, w czym jest bardzo dobry, a wręcz doskonały, wykorzystywany jest jako aporter i posokowiec. Pies naprawdę mogący być świetnym towarzyszem. Niestety ogary polskie nie są tak popularne, jakby mogły być. Może dlatego, że wiele osób uważa, że je trudno wychować, że trudno po prostu zapewnić im te warunki, jakich wymagają. Jeśli się postaramy, nie będzie w tym nic trudnego i to są psy naprawdę mogące być o wiele fajniejszym towarzyszem niż wiele innych takich znanych ras psów. No ale tutaj może przemawia przeze mnie to, że uwielbiam te psy. 55-65 cm wysokości, 20-32 kg wagi. Trzeci na liście jest jamnik. Pies, który może być norowcem, dzikarzem, pies niezależny, bardzo inteligentny, ale też oddany. To prawdziwi mali twardziele, potrzebujący sporo ruchu i zajęcia. Czasem wręcz zaborczy, jeśli chodzi o kontakt z opiekunami, tak mocno się z nami wiążą. Uwielbia być blisko nas, fajny, oddany towarzysz, ale z bardzo mocnym charakterem. Jamniki to psy, które często są uważane za takich spokojnych, niezbyt ruchliwych towarzyszy. W rzeczywistości to pies z olbrzymim temperamentem i z olbrzymim mniemaniem o sobie. To prawdziwy pies myśliwski. Może on też aportować, być płochaczem, psem gończym. To taki mały wielozadaniowiec, mały twardziel, który kiedy wychowamy go w odpowiedni sposób, czyli damy mu te jasne granice, co mu wolno, czego nie wolno, no i będziemy sobie zdawać sprawę, że no jednak to pies niezależny może być świetnym towarzyszem. Kolejnym psem jest Bloodhound. Pies, który kiedy coś wytropi, to zapomina o całym świecie, na co trzeba bardzo mocno uważać, żeby sobie nie zrobił krzywdy, ponieważ kiedy on złapie trop, to nie zwraca uwagi na nasze polecenia, na co się dzieje wokół niego, czy jedzie jakiś samochód, czy po prostu będzie wiedział, jak wrócić do domu. No więc musimy o tym bardzo mocno pamiętać. Pies oddany, bardzo rodzinny, potrzebujący dużo naszej obecności, wymaga takiego delikatnego, konsekwentnego podejścia, woli takie spokojne, ciche otoczenie. Życie w mieście, no niestety może być dla niego zbyt pełne wrażeń, zbyt pełne tych dochodzących impulsów z zewnątrz. Bardzo inteligentny pies. No i jeszcze raz trzeba wspomnieć, że smycz albo po prostu nauczenie go komend, chociaż to nie zawsze się sprawdza, ponieważ kiedy coś wytropi, no to jest nie do zatrzymania. 58-69 cm wysokości, 40-54 kg wagi. Angielski Springer Spaniel. Inteligentny, kochający pracę i ruch, lubi życie rodzinne, bardzo wesoły, zawsze chętny do zabawy pies.
o silnym instynkcie myśliwskim. Dobrze dogaduje się z psami, z zwierzętami domowymi. Raczej ok, chociaż tu zapoznanie jest potrzebne. Pamiętajmy, że ten silny instynkt myśliwski, łowiecki powoduje, że o ile te psy raczej wszystkie dogadują się z tymi zwierzętami domowymi, to socjalizacja jest jak najbardziej potrzebna. Springer Spaniel angielski może być psem pracującym. To taki fajny psi towarzysz, który odnajdzie się w rodzinie, odnajdzie się jako psi towarzysz. Fajny charakter, miły, łagodny, ale też troszkę ma niekiedy swojego zdania, chociaż nie tak dużo. Może też być tropowcem, płochaczem. To też pies, który potrafi wykonywać wiele zadań. No ale po pierwsze jest to aporter, pies, który po prostu aportuje. 45-54 cm wysokości, 18-25 kg wagi. Już szósty na liście jest setter irlandzki. Wesoły pies z dużym temperamentem, mocno wiążący się z opiekunami. Jest to pies, jeśli chodzi o te zadania myśliwskie, bardzo wszechstronny. Przyjacielski, silny instynkt łowiecki, no ale to nikogo nie dziwi. Może z wyjątkiem ogara polskiego, który ma go takiego, można powiedzieć, uspokojonego, wyciszonego, to wszystkie te dzisiejsze psy mają dosyć mocny instynkt łowiecki. Trzeba pamiętać o odpowiednim wychowaniu, które może nie jest wcale jakieś trudne, ale ten pies tego potrzebuje. Inteligentne, chętne do współpracy z człowiekiem, bardzo ruchliwe, pełne energii, taki wesoły towarzysz, mający naprawdę dużo do zaoferowania. Po prostu musimy mu zapewnić dużo naszego czasu i uwagi. Wtedy jest psem najszczęśliwszym na świecie. No i oczywiście jego opiekunowie również. 55-67 cm, 24-32 kg wagi. Siódmym psem jest wyżeł weimarski. Pies bardzo wszechstronny, jeśli chodzi o bycie myśliwym, łowcą. Czuły, bardzo mocno przywiązany do opiekunów. Wymaga dużo ruchu i dużo naszej uwagi. Ma silny instynkt myśliwski, jak wszystkie. Szkolenie wymaga troszkę motywacji i spokoju, cierpliwości, ale są to psy inteligentne i chętne do współpracy. To pies, który potrafi się odnaleźć w rodzinie, jako towarzysz rodziny, ale wymaga bardzo dużo ruchu, konsekwentnego wychowania oraz oczywiście dużo naszego czasu, ponieważ wyżeł weimarski, kiedy się do nas przywiąże, no to niezbyt lubi, kiedy nas nie ma. 57-70 cm wysokości, 25-40 kg wagi. Ósmy jest Beagle, czyli pies, który jest dzikarzem, psem gończym. Teraz wiele osób wręcz zapomniało, jak doskonałym psem łowieckim jest ten pies. Obecnie to głównie pies rodzinny, ale nadal ma silny instynkt łowiecki, sporą dozę niezależności, ale jest też takim wesołym, mocno oddanym towarzyszem. Wymaga dużo ruchu, dużo naszej uwagi, odpowiedniego wychowania i socjalizacji, jednak ta dusza łowcy w nim nadal jest. Potrafi być naprawdę miłym, fajnym towarzyszem, tylko że też jest psem wymagającym. Wiele osób patrzy na niego, decyduje się na niego, zapominając o tym, co to za pies. A jeśli tylko będziemy wiedzieć, czego on potrzebuje i jak go wychować, potrafi być genialnym towarzyszem. 33-41 cm wysokości, od 9 do 11 kg wagi, niekiedy więcej. Przedostatnim psem jest posokowiec bawarski. Pies o doskonałym węchu i bardzo dużych umiejętnościach łowieckich. Ale ma też fajny, wesoły, przyjacielski charakter. Może być psem rodzinnym, tylko trzeba pamiętać o wielkiej potrzebie ruchu, sporej niezależności, no i instynkcie łowieckim, ale to już chyba wszyscy wiemy. Wtedy, jeszcze on woli jednak mieć przestrzeń wokół siebie, żeby móc się wybiegać w spokojny sposób. Wtedy po konsekwentnym wychowaniu i socjalizacji może być fajnym towarzyszem, czy to rodziny, czy też takim zwykłym towarzyszem, psim towarzyszem, ale jednak jako pies myśliwski sprawdza się najlepiej. No, jak sama nazwa wskazuje, to posokowiec. A o tym jeszcze raz wspomnę, jakie są rodzaje psów myśliwskich, będzie odrębny materiał. 44-52 cm, 20-26 kg wagi. Ostatnim, dziesiątym psem na liście jest Cocker Spaniel angielski, czyli aporter. Kolejny pies, który dziś jest raczej towarzyszem ludzi. Pies, który jest łagodny, inteligentny, ma dużą potrzebę ruchu. Pieszczoch, kochający swoich opiekunów, dobrze dogadujący się z dziećmi, nie stracił tego instynktu łowieckiego i tych swoich olbrzymich możliwości pomagania myśliwym. Chętny uczeń, ale czasem oczywiście ma swoje zdanie. Fajny towarzysz, no jak większość dzisiejszych psów,
ale pies, który równie dobrze jak w naszym rodzinnym gronie sprawdza się w czasie polowania. 36-43 cm, 12-16 kg wagi. Jak widać, naprawdę większość z tych psów, może z pewnymi wyjątkami, często są to psy spotykane jako psy rodzinne, jako psy do towarzystwa, ponieważ one naprawdę mocno wiążą się z ludźmi, są inteligentne, oddane. Taki miły, fajny towarzysz może być z wszystkich tych psów, tylko że towarzysz raczej wymagający. To są psy, które mają swoje wymagania, ale jeśli je im zapewnimy, to są to też psy, które oferują nam bardzo, bardzo dużo. I jeszcze raz zapraszam na te materiały. O większości z tych psów są już materiały na kanale i to naprawdę nie jeden. A ten materiał o tych różnych rodzajach psów myśliwskich będzie niedługo. Więc dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikowania, pokazania znajomym. Doskonale wiesz, co możesz robić, żeby ten kanał dalej się rozwijał. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.